kosmicznej. Nie, jeszcze raz, czekaj. Będziesz robił behind the scenes. Dokładnie. Hashtag John Krasiński wracaj zdecydowanie. Tak, no ciężko mi się nie zgodzić. Moja racja najmojsza, dziękuję. Tak. Kosmicznej inwazji ciąg dalszy. Tak jak zapowiedziałem w recenzji, dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę szerzej, czyli spoilerowo, tak jak widzicie, z gościem specjalnym, Brody z Kosmosu. Dzień dobry, witamy serdecznie pana. Dzień dobry, witamy. Mieliście już okazję zobaczyć nasz podcast na właśnie Brodach z Kosmosu, do którego oczywiście macie link w opisie i do kanału, i do podcastu. Tam sobie gadaliśmy o aligatorze, a dzisiaj o troszeczkę innego rodzaju kreaturach czy stworzeniach, myślę. Także jakby znacie, podejrzewam już moje wstępne zdanie, jeżeli słuchaliście mojej recenzji. Tutaj widziałem, że na Brodach się pojawiła recenzja kilka dni temu w zasadzie, w momencie, gdy to publikuję, więc taki ogólny pogląd, myślę, jest jasny. Natomiast na pewno są rzeczy, które będą tutaj ciekawostką, myślę, dla wielu, czy po prostu czymś intrygującym, jeżeli chodzi o rozszerzenie tego też o konteksty właśnie spoilerowe, więc myślę, że zacznijmy może od początku. Z tego, co wiem, podobała ci się część pierwsza, nawet bardzo. Tak jest. U mnie to była taka też mocna siódemka, ja to nazwę. I też nie wiem, czy liczyłem na coś może lepszego, bo chyba nie, jeżeli chodzi o sequel, ale na pewno liczyłem, żeby chociaż dorównano tutaj tym poziomem. Też jest znacznie większy budżet, stąd też moje obawy było, czy ich tam nie poniesie, że tak powiem, przysłowiowo i... Nie wiem, nie zaczną te potwory spadać z rowerów na niebie, takiego mema zrobiłem w recenzji, wiesz, będą armatami strzelać wojsko, raptem wyskoczy z podziemia, z bunkru. Na szczęście tak się nie stało, natomiast co ty uważasz, jeżeli chodzi o tak, jakbyś miał dwoma, trzema zdaniami zarysować sequel, lepszy, gorszy, mieszane odczucia? Moim zdaniem odrobinkę gorszy, jeżeli chodzi o taki samodzielny horror. Aczkolwiek jako dopełnienie, bo tutaj bardzo fajnie działa, że to celowo jest nazwane part 2, dosłownie jakbyśmy mieli obejrzeć oba filmy jako jeden, bardzo ładnie dopasowuje się. Moim zdaniem minusy, które ja mam do tego filmu, nie psują efektu i zdecydowanie jest ten element ogromnej satysfakcji z oglądania dzieciaków. Troszeczkę jak w Stranger Things albo w takich filmach z lat 80. nowej przygody, gdzie dzieciaki mają dużo większe, dużo trudniejsze zadania. Tutaj to jest rzadkość, ostatnio nie mamy dużo filmów, gdzie dzieciaki muszą takie unieść film. Dzieciaki niosą film i minimalnie poniżej pierwszego filmu. Może minimalnie, tak się trzymają. To tutaj a propos dzieciaków, to mi się tylko It teraz kojarzy? Adaptacja no. It, no tak jak mówię, Stranger Things. Może Dark nie, bo to już starsze dzieciaki tak, trochę. Tak jest, tak jest. Faktycznie tutaj mam podobnie, wiesz, że jakby, bo ocenę zostawiłem taką samą, natomiast, bo ja tam zawsze korzystam jednak z tej skali 10-gwiazdkowej w dalszym ciągu. Jak miałbym mówić właśnie, to patrząc już na obraz też dwóch części, to bym, nie wiem, pierwszej postawił na przykład 7+, a drugiej 7-. No. Więc fajna faktycznie jest rola dziecięca, jedna czy druga, ale właśnie też z tym się wiąże jedna, przynajmniej tak według mnie, z większych głupot w tym filmie, ale to może jak będziemy troszeczkę dalej, to dokładnie sprecyzuję. Natomiast zacząłbym od tego, bo to nie było wyjaśniane w pierwszej. Wiedzieliśmy, że jest inwazja z kosmosu, jakby każdy ogarnął, tam jakieś smaczki były, czy w gazecie, czy jakiś tam statek, zabawka kosmiczny. To wszyscy wiedzieli. Ale chyba nie wiedzieliśmy, jak dokładnie przybyły. Nie było takiej sceny, o ile dobrze pamiętam jedynkę. I tutaj pokazują nam, że nasze kreatury z kosmosu przylatują nam meteorycie, bądź meteorytach. I okej, to jest chyba jedyna taka rzecz, jeżeli chodzi o jakąkolwiek, nie wiem, czy nawet genezę, czy już to słowo tutaj powinienem używać, czy po prostu informację, jakby skąd to się wzięło, albo inaczej, jak to się zaczęło. No bo też obrazują nam jako formę tutaj takiego szybkiego prequelu, bym powiedział, te retrospekcje, mamy dzień pierwszy. Tak. Widzimy mecz baseballa i tak dalej, wszystko się ładnie rozkręca. I jak się nie mylę, to jest jedyna informacja, jaką się dowiadujemy, jeżeli chodzi o taki origin, jakiś background historii, powiedzmy, w cudzysłowie, tych kreatur. Więc później idziemy sobie już do tego świata, w który widzimy kontynuację tak naprawdę pojedynce bezpośrednio, więc tutaj też od razu chciałem się ciebie zapytać. Ja miałem taką wizję.
Jedynka się kończy, gdzie Emily Blunt stoi z shotgunem. Widzimy, że kreatury się zbiegają. Wiadomo, że tam dźwięk wykorzystają do tego. Te dźwięki, które irytują potwory. Jednak dwójka sobie od tego ucieka. Niby jest bezpośrednio po, ale nie widzimy żadnej konfrontacji. I jak pewnie widziałeś na tych kamerach, tych potworów sporo się zbiegło. Więc moje pytanie brzmi... Wszystkich zamordował dźwięk? Wszystkich wystrzelała z shotguna, który pewnie ma dwie kule w magazynku? Czy się rozpłynęły w powietrzu? To jest jedna z rzeczy, która jest tak sprytnie zrobiona. Ja zastanawiałem się, czy to był taki lekki retcon, że tak, no to pokazaliśmy, że ich było kilka. Może aż tak dużo nie, ale faktycznie kilka ich było. Moja wersja była taka, że w całym filmie pokazywane jest, przynajmniej sugerowane, że jeżeli jedyny dźwięk, który one słyszą, czy też jedyna rzecz, to jest właśnie to, to je odgania. Więc ja to wytłumaczyłem sobie w ten sposób, że one są odgonione, że może zostały dwa, które były najbliżej, które chcą zjeść, powiedzmy, a większość została odgoniona tym dźwiękiem, bo to była jedyna dominująca rzecz, którą słyszały, więc a to było coś, co robiło im krzywdę, więc od tego uciekły. Czy jest to jakaś niekonsekwencja? Zdecydowanie jest. Czy zwracasz na to specjalnie aż taką uwagę w tym drugim filmie? Chyba, że oglądasz dokładnie jeden po drugim, to wtedy możecie to troszeczkę zirytować. Bo faktycznie to zakończenie było takie trochę, nie wiem, Terminator, wiesz, Sarah Connor i zaczyna mordowanie, prawda? Ale nie oszukujmy się, nie ma jak z tego wyjść, jeżeli chcesz robić film suspensowy, a nie Aliens 2 i Alien, czy Alien z, Boże, Ellen Ripley, która wpada do bazy mamy i zaczyna zabijać wszystkie jaja. No. Musiał chyba troszeczkę tutaj dokręcić i poudawać, że uciekły, przestraszyły się, zemdlały, wiesz, coś im się stało. Uznajmy, że mrugnąłem w takim razie na tej scenie, no. to się nie wydarzyło, więc po prostu idziemy dalej. Natomiast cofnę się jeszcze na momencik, bo zaglądam w notatki, specjalnie tutaj niektóre rzeczy wypisałem. Można powiedzieć, że jest to bardzo typowy horror. Dlaczego? A mianowicie czarnoskóry ginie pierwszy. Ten policjant tam dostaje, że tak powiem, tak, od potworka łapą, jak się nie mylę. Ty jesteś, jak to nagrywamy, świeżutko po seansie, więc jak gdzieś się pomylę w jakichś detalach, to mnie też poprawi, bo ja już jestem tydzień jest pierwszym, później. Którego widzimy, że ginie. Tak, bezpośrednio, tak, bo teoretycznie rzecz biorąc, tam te potwory w tym czasie zabiły pewnie kilkadziesiąt osób, już jak nie więcej, i one są tak w tle, tu się rzucają. Mamy, no widzimy, że w autobusie ktoś już został zamordowany, ale nie widzimy śmierci. Mhm. No to jest pierwsza taka, to jest pierwsza poważna śmierć, która tam się pojawia. Teoretycznie chyba chwilę wcześniej jest też śmierć parki, gdzie telefon dzwoni, i to też jest chyba czarna para, jak dobrze kojarzę, bo czarna dziewczyna, biały chłopak, więc. No ale ten akurat taki, ten dzień pierwszy dla mnie jest bardzo mądrze zrobioną rzeczą z tego względu, że dzięki niemu nie musimy, ten film się trzyma na swoich nogach, a nie tylko jako sequel, bo jeżeli nie widziałeś pierwszej części, to co wydarzyło się, to te 10 minut pierwsze, nie musisz kompletnie właściwie potem tłumaczyć i tak dalej i nie potrzebujesz pierwszego filmu, by trochę skumać całych bohaterów i tak dalej. Super pomysł i bardzo inteligentnie zrobiony, bo tak to musiał być. Zawsze też myślisz o tym. Na przykład piątki 13 tak miały, że siadamy przed ogniskiem i opowiadamy historię Michaela, albo przepraszam, Jasona i tak dalej. A tutaj nie musisz niczego opowiadać, bo te 10 minut jednocześnie stanowi prequel, jednocześnie stanowi, jak powiedziałeś właśnie, ekspozycję i jednocześnie opisanie charakterów. Szanuję właśnie za inteligencję tutaj Krasińskiego. Tak, to jest bardzo faktycznie sprytnie rozegrane i też miałem takie komentarze od widzów, że faktycznie na przykład idę na dwójkę, pytam, czy widzieli jedynkę, mówią, że nie. Więc w tym ogólnym rozrachunku się połapią, no na przykład nie będą wiedzieli, co się stało do końca z Krasińskim, bo jednak no ten dzień na to nie odpowie, a mi się wydaje, że to jest o tyle jednak kluczowa scena w jedynce, że po pierwsze jest scenarzystą, reżyserem, producentem i pewnie jeszcze 10 innych funkcji, no i istotną postacią też. Jak tak spoglądałem, co ludzie pisali, to właśnie trochę im brakowało tego Krasińskiego też tutaj na ekranie, no ale siłą rzeczy tak to napisał, że go nie ma. I zależy, co pokaże trójka, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby tutaj nie było trzeciej części. Już jest klepnięta. Zaraz zanim usiedliśmy, przejrzałem wiadomości, że już jest klepnięta, więc nie mam pojęcia. Domyślam się, że trójka powinna oznaczać wygranie z potworami. Nie wiem, jak ty byś to widział, że wygrywamy i że potwory są odepchane, bo już mamy moc, mamy broń, wiemy, co działa, no kurna. Nie wiem, czy wszystkie pokonają, ale może jakąś większą nadzieję, wiesz, znajdą jeszcze większe skupisko ludzi,
i faktycznie będą mieli siłę, żeby przetrwać. Właśnie a propos tego newsa. A czy ta część już w poprzednim roku była potwierdzona, jak dobrze kojarzę, że będzie. Natomiast dzisiaj właśnie, i to od razu powiem, bardzo mnie wkurzyła informacja, którą zauważyłem. Ona chyba się pojawiła dzień przed tym, jak to kręcimy, że okej, okay, będzie to oczywiście trzecia część, ona jest, tak jak mówiłeś, klepnięta. I że Krasiński nie będzie jej reżyserował, czy pisał, w każdym razie nie on. I to mnie już zastanawia, bo to jest jego seria, jakoś to bardzo mi się kojarzy jego twarz, jego nazwisko z tym i jakoś sobie nie wyobrażam kogoś innego. Wiesz, może zrobi to nawet lepiej, ale jednak jakiś sentyment gdzieś zostaje i też to jest plotka akurat, czy pogłoska, ale była mowa, że może spin-off to będzie. Ale po cholerę mi spin-off w filmie, który się tak jak pierwszy urywa w środku gdzieś tam akcji, chociaż tutaj jest bardziej stonowanie, bo ona się tam niby kończy, ale wiadomo, że te potwory jeszcze, o, jest ich co, troszeczkę. Więc nie widzę spin-offa, naprawdę. To nie jest obecność, że wiesz, zakonnica się pojawiła i mamy tak na temat czego robić obecność. No chyba, że wskoczą do kosmosu, wiesz, spin-off w kosmosie i pokazują skąd się wzięły potwory. To jest spin-off i prequel jednocześnie, ale to jest wybieganie, mi się wydaje, troszeczkę w... O ile to jest science fiction, to tutaj już nie wiem, w science fiction do kwadratu chyba. Więc ja tego nie widzę w ten sposób, niestety. No dobrze, no to... Pamiętam, się... bo pamiętam chyba w 2019, w sensie już po premierze były wywiady i już wiedzieli, że będzie druga część. I jedną z rzeczy, która padała, nie pamiętam, czy to właśnie Krasiński mówił, czy kto, odnośnie spin-offu, bo wtedy też już były propozycje. Jedna z plotek, która się pojawiła, była taka, że będziemy rozwijać ten świat potworów, że ponoć nie tylko te potwory spadły na ziemię, że jest ich więcej i że spin-off ma poruszać właśnie, dotyczyć tych innych potworów właśnie, nie takich zębówek, można wróżek zębówek, tylko czegoś innego. Ta plotka okazała się o nic rozbić, więc wydaje mi się, że tutaj troszeczkę, ja bym się nie zdziwił, gdyby to była próba wyczucia trochę widzów, czyli... opowiadamy, a może to, a może tamto i patrzymy na reakcję internetu, patrzymy na reakcję w social mediach i w tym momencie dopiero zadecydujemy. Odnośnie Johna Krasińskiego, to też bym się nie zdziwił, gdyby coś tu się zmieniło, bo on na początku nie miał robić drugiej części, a go kupili. Kupili go, dając mu wolność artystyczną, kupili mu, mówiąc, słuchaj, możesz napisać sam tą scenariusz, to jest jego debiut jako samego, że on sam napisał od A do Z. Więc jeżeli studio, jeżeli film zarobi na tyle dużo, że uwierzą w niego jeszcze raz, to ja bym się nie zdziwił, gdyby on jeszcze wrócił, ale zgadzam się z tobą, że te dwa filmy są tak podobne do siebie, takie, jakby to powiedzieć, one no, tak czują się jako jedna seria, że inny reżyser, nawet świetny reżyser, trochę zepsuje to czucie jedności. I to może być, nawet lepszy film może się po prostu nie pasować nam do tej trylogii. Tak, może być, nie wiem, gwiazdka wyżej, się okaże, że konwencja się zmienia i właśnie ktoś to po prostu czuje inaczej. Także może pójdźmy sobie już dalej, tak jak nasi bohaterowie stwierdzili, że muszą się przemieścić z jednego miejsca na drugie. I w ogóle tutaj jeszcze wrócę na sekundkę też, bo to był taki też zarzut, który ja się zgadzam, bo gdzieś tam czytałem też w internetach, że ludzie o tym piszą, że jest troszeczkę pretekstowa gdzieś ta fabuła, że ona idzie, bo ona musi iść, bo jest kontynuacja, a nie bo koniecznie ci bohaterowie podjęliby w tym momencie taką decyzję akurat teraz, że dobra, zmieniamy lokację i tak dalej. Ale dwa, to co powiedziałeś, że właśnie jeżeli początkowo on nie miał robić dwójki, czy pisać, czy reżyserować, czy cokolwiek, tutaj troszeczkę to wygląda właśnie przez to, jak on by nie miał już tego świata całego, wiesz, zaplanowanego i przemyślanego na przykład na trylogię, tylko okej, okay, zrobiliśmy jedynkę, jest sukces, dostajemy dużo więcej pieniędzy i on to pisze, tak w cudzysłowie powiem, na kolanie, czyli jakby pisze to z części na część, przez co też ja mam trochę wrażenie, że obejrzałem drugi raz ten sam film, dobra, jest więcej potworów, jest głośniej, czasami coś huknie, nawet kilka tych jumpscare'ów było takich. I zmieniamy tylko lokację, dorzucamy Cillian Murphy'ego i tak naprawdę później tę wysepkę jeszcze. Okej, okay, jasne, jest to postęp względem jedynki. Z drugiej strony też, tak jak mówiłem, no nie oczekujmy, że oni w kosmos polecą. Ale jednocześnie to jest i wada, i zaleta, mi się wydaje. Ta kameralność i to, co działało w pierwszej części, żeby to zachować w drugiej, ale żeby też dać coś jednak świeżego, no bo już wchodząc w ten świat, już go znasz. W pierwszym tak. To było takie, o kurde, co tu się będzie działo, a w drugiej już takie, wiesz o co chodzi, więc jeżeli oglądasz półtorej godziny praktycznie to samo, dowiadujesz się jednej czy dwóch rzeczy,
Dla mnie troszeczkę mało, troszeczkę mało. Mhm. Nie wiem, jak ty to widzisz. Gadaliśmy chwilę przed rozpoczęciem tego podcastu odnośnie tego, że ty nie chcesz oglądać mojej recenzji, żeby się nie sugerować, a właściwie dosłownie prawie mnie zacytowałeś, bo dla mnie to dokładnie jest ta sama sytuacja, że to jest i plus, i minus. Plus, bo jeżeli lubisz ten świat z jedynki, to tu będzie się dobrze czuł, bo to jest ten sam świat, bardzo podobny schemat, bardzo podobna formuła i tak dalej. Minus, że właśnie, że zastanawiasz się, czy dało się to inaczej rozwinąć, ciekawiej rozwinąć, pójść w drugą stronę. Odnośnie tego, że Krasiński na pewno nie pisał tej drugiej części myśląc o trzeciej, 100%. To jest pisane tylko jako samodzielny film. Jest, i to zresztą jedynka tak samo. Jedynka nie była pisana po to, żeby był sequel. No po cholerę zabijasz głównego bohatera, jeżeli chcesz mieć sequel. No nie? Więc tutaj nie dziwię się troszeczkę, że gdy oni powiedzieli klepnięta trzecia część, to on ma problemy, bo może po prostu nie widzi, gdzie, w którą stronę to popchnąć. Więc jak najbardziej tutaj się z tobą zgadzam. Ja akurat uważam, że rozwiązaniem było to, że wiedząc, że nie da nam nowych pomysłów, niektóre jumpscary wydają się takie podobne, niektóre schematy dźwięku, można powiedzieć interakcje, to jak Emily Blunt mierzy się z tymi potworami, wydaje się, okej, widzieliśmy prawie to samo w jedynce. Więc Krasiński zrobił tak, dobra, to niech dzieciaki teraz będą BDS-ami. Niech to one przełamią się i ze strachliwych tchórzy staną się mordercami. No, ja wiem, że to jest największy spoiler, ale to, że mamy taką przepiękną paralelę, że przestraszona mama i przestraszony Murphy siedzą właściwie i się gapią, a jedno i drugie dziecko jest ten z kijem, a ten z gnatem i to oni są tymi mordercami i jest taki bum. To jest najlepsza rzecz w tym filmie, mimo to, że to w ogóle nie jest horrorowe, to jest takie bardzo taki właśnie dojrzewania, taki coming of age film i gdyby nie dobrze napisane postacie, to ten horror byłby tak wtórny i tak właśnie nudny przez to, że jest tak samo jak jedynka, że się nie dałoby tego oglądać. To tylko postacie ratują ten film. To ja właśnie pod swoją recenzją dostałem, to był jeden komentarz z niewielu, dokładnie przeciwieństwo to, czego powiedziałeś, czyli że 7 na 10, serio? Przecież te postacie mają ujemne IQ czy coś takiego, więc... Ale nie dostałem argumentów też z kolei żadnych, no więc nie wiem dokładnie. Natomiast tutaj padł zarzut na przykład w moją stronę, że niekonsekwencja w moich recenzjach, bo postacie debilne, a ja daję 7. Tylko że ten film ma tak wiele dobrze działających aspektów, wydaje mi się, że ja nie mogę też porównywać go do każdego innego, w którym były głupie postacie, bo to mogło być wszystko jeszcze inne głupie, mogło być brzydko nakręcone i tak dalej, i tak dalej. Tak. A też mam sentyment do jedynki, więc jednak troszeczkę może pobłażliwiej też na to patrzę. W każdym razie ja nie tyle co uważam, że to są postacie głupie, ale decyzje czasami mnie zastanawiają, więc od razu będąc chronologicznym tutaj względem fabuły, oni idą do tego drugiego miejsca, do tego gościa, którego tam spotkają, właśnie Siliana tak. Naszego się zabunkrował. Kończy im się ścieżka z piasku i mają przed sobą suche liście, które teoretycznie już mogły wprowadzić by ich w taki stan, że wiesz, przyjdzie potwór i pch, bo przecież szelest i tak dalej. A co jest obok tej ścieżki? Obok jest normalnie zielona trawka, po której można by przejść i ona nie będzie szeleściła. No wiesz, to taka mała niby bzdura, ale mi się wydaje, że skoro to reaguje aż tak mocno na hałas, to... Na hałas. Wydaje mi się, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, że Krasiński bardzo podkreśla dźwięk cykad, owadów i ta puszcza jest bardzo puszcza. Ten las jest bardzo, bardzo głośny. Mhm. Więc ja też o tym myślałem i po pierwsze, im dalej od ścieżki, tym bliżej możliwości jakiegoś patyka, którego nie zauważę, tym bliżej ich, bo one są gdzieś daleko, to raz. Dwa, jednak tych potworów prawdopodobnie aż tak dużo, w sensie one aż tak nie reagują na ten dźwięk musi być, zauważę to też było, jeżeli potwór jest blisko, to usłyszy, a jeżeli te dźwięki pewnie potwory nauczyły się, że pewne trzeba ignorować, typu owady, ptaki, teraz jest dużo więcej ptaków w tej części, zauważ, no nie? Więc ja zacząłem w tę stronę iść, na zasadzie no idziemy ścieżką, bo ścieżka jest najbezpieczniejsza, dopiero dźwięk, który jest nietypowy, i pewnie te potwory się tego nauczyły przez rok, nietypowy dźwięk, co to słychać było z tymi butelkami, które są wyraźnie ludzkie, to jest coś, co je pobudza. Ale zgadzam się, że niektóre zachowania są mega nielogiczne, nielogiczne, głupie. Dzieciak, który wychodzi za mamą i idzie tam sprawdzać, to jest takie mam głupie. Mam tę scenę zapisaną, tak. Ale znowu, to jest głupota postaci, ale nie głupota nielogiczności. W sensie, dla mnie to jest... Wkurza mnie to, bo Jezus Maria, ale z drugiej strony jestem w stanie zrozumieć, że ten dzieciak jest w tym stanie, prawda? On po raz pierwszy chyba został zostawiony sam
I nie jest w stanie tego wytrzymać. On po prostu musi coś zrobić. Bądź co bądź ta dziewczynka też jest w pewnym sensie nielogiczna, że sama rusza, mimo tego, że przecież ona prawie nic nie słyszy i załamuje się szybko. Ale to jest troszeczkę tak, że te dzieciaki próbują czegoś, że one nie chcą zostać w domu, że nie są sparaliżowane i po prostu walczą ze strachem na swój sposób. Więc zgadzam się, głupie postacie w pewnych momentach, ale nie głupio napisane. O. Tak to jest. To jest prawda, że one. Tutaj taki survival dziecięcy po prostu się robi, tak? Że każdy chce swoje 5 groszy dorzucić też do tego i jakoś tam spróbować coś zdziałać, no bo nadzieja pewnie już jest na wymarciu, powiedziałbym, jak prawie cała planeta. I ja to jakby akceptuję właśnie, bo tak jak gadaliśmy u ciebie na podcaście o, wiesz, aligatorze i tam nielogicznych zachowaniach i tak dalej, ale no to wiadomo, że to tam nic się z niczym nie łączy, to jest jakby, wiesz, totalnie odstrzelone od czapy i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj ludzie, mi się wydaje, nie zwracają też uwagi na ten taki, ja bym powiedział, w cudzysłowie, aspekt psychologiczny, że nie wiesz, jak byś się zachował, gdybyś był na planecie, która jest pogrążona w apokalipsie, zamknięty w jakimś bunkrze, wiedząc, że matka idzie do apteki po leki, że siostra poszła gdzieś tam w ogóle ratować świat i ty zostajesz sam, nie wiesz, co się dzieje i po prostu jesteś w takim jakimś szoku, stresie i tak dalej. To jest dziecko w dodatku, więc jego psychika też reaguje inaczej, więc czy to jest głupie zachowanie? To jest głupie zachowanie. Czy ono może być uzasadnione? Moim zdaniem jest na nim tak ogromna presja położona, że wydaje mi się, że mógł nawet, by, nie wiem, wybiec stamtąd i zacząć gonić matkę w skrajnym przypadku. Tak. Dlatego to, co powiedziałeś na początku. Widzę te rzeczy, ale one nie zaniżają mojej finalnej oceny, bo ja je poniekąd rozumiem i gdzieś tam też temu filmowi co nieco wybaczam. I teraz co do dziewczynki. Ona też podejmuje według mnie głupią decyzję, bo idzie sama, szuka tam radiostacji czy coś i ona, nie wiem, czy ma ten obraz w głowie poziomu zagrożenia, z którym się mierzy, bo nie oszukujmy się, gdyby wtedy nie pojawił się Cillian ze strzelbą i nie odstrzelił potwora, który ją atakuje, już by jej nie było. Tak jak wiele tutaj, znaczy może niewiele, ale kilka takich sytuacji, w których by się podobnie różne sytuacje potoczyły, więc moim zdaniem gdzieś tam, gdyby nie takie, wiesz, typowe już naciąganie scenariusza, pod po prostu suspens, pod budowanie scen, to tutaj nie wiem, czy ktoś by dotrwał do końca. Też jeszcze o finale powiem, ale to zaraz, no. Tak, 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 ale no w pewnym sensie dla mnie to nawet tym bardziej sprawia, że te postacie są ludzkie, takie trójwymiarowe. No bo gdyby ona ciągle, gdyby dzieciak ciągle podejmował dobre decyzje, no to kurna, no jeszcze by była jakimś ninją, prawda, skakałaby, na palcach chodziła, na czworaka, wiesz, no w pewnym momencie to się robi już zbyt. Robi się z niej taki terminator trochę. Ja się bardzo cieszę, że ona jest taka buńczuczna troszeczkę, bo dla mnie to było tak, że ona czuje wyrzuty sumienia wobec śmierci ojca i próbuje w pewnym sensie udowodnić światu, sobie, wszystkim, że jest taka jak ona, jest taka odważna jak on, jest taka dobra jak on, a nie jest jeszcze. Jest odważna, ale nie jest tak mądra, prawda? I to jest, dla mnie to jest właśnie tym, dlatego ja mówiłem, że dla mnie ten, na emocjonalnym poziomie ten film działa cudownie, bo ja rozumiem te dzieciaki, ja rozumiem mamę, swoją drogą, Emily Blunt zachowuje się całkiem inaczej, jak ona idzie przez ten las teraz już sama, wracając właśnie po leki i tak dalej, wydaje się taka niewzruszona, ona po prostu idzie, idzie, trzyma butelki i jest tak, bo mimo tego, że to zagrożenie jest tak wysokie, to u niej poziom determinacji, moje dziecko zaraz może umrzeć, właściwie zasłania wszystko inne. I ona nie idzie już taka, tylko ona idzie, napierdala jakby po prostu, właśnie znowu, jak Terminator. I super, ja to uwielbiam, że to jest taka mała rzecz, która zmienia jej posturę, zmienia jej zachowanie. Mimo tego, że może dla niektórych to się wydawać głupie, ale na emocjonalnym poziomie to super, super działa. To jest taka Ripley, tylko że nie w kosmosie, a na Ziemi. Ona już po prostu wie, w jakim świecie żyje i jakby nie ma innej opcji. No bo to, wydaje mi się, jest jeden z najsilniejszych instynktów, czyli matka, która walczy po prostu o przetrwanie, nie tylko już swoje, ale swojego dziecka, więc ona, jakby mi się wydaje, zrobiłaby cokolwiek trzeba by było. Tym bardziej, że no chyba nie wolałaby patrzeć, jak jej syn umiera na jej rękach, więc jakby dla niej nawet, myślę, nie było sekundy w jej głowie, żeby się zastanawiać w ogóle, czy ja wychodzę, czy nie. Ja po prostu idę, tak? Idę do apteki, trochę w innych warunkach niż może my na co dzień, ale idę i nie ma zmiłuj. Dobra. Do tego wątku nie wiem, czy coś jeszcze byś dorzucił, bo ja już bym poszedł dalej. Odnośnie głupotek? No, a czy może głupotek przejdziemy dalej. Też, ale to właśnie niektóre są później. Tak, no to jak będziemy do tego później, to mi się wydaje, że idealnie wtedy. Dobra, co ja mam tutaj dalej?
Docieramy gdzieś tam na pewnym etapie, właśnie jak Cillian Murphy ratuje naszą dziewczynkę, docierają do takiego, jak to się nazywa, zapomniałem, tam gdzie te łódki stoją, jakieś przystani. Harbor, no przystań może być właśnie, ja częściej znam angielskie słowa czasami niż polskie. Dobra, to załóżmy, przystań, że są, okay. Tak, załóżmy, że są na przystani i właśnie tutaj to, o czym mówiłem w recenzji, że wiesz, jest ten świat, w którym nie wiadomo, ile ludności zostało tak naprawdę. Bardzo mało tych postaci widzimy. Trochę więcej niż w jedynce tutaj, wydaje mi się. Tym bardziej, że mieliśmy ten prequelowy wstęp, to tam jeszcze wszyscy żyli chwilowo. Ale tak ogólnie, jak na całość patrzę, no to właśnie tutaj wychodzi to takie, ja powiem brzydko, skurwysyństwo ludzkie, w którym oni nie chcą tak naprawdę sami sobie pomagać, mogąc dzięki temu gdzieś poniekąd spróbować, bądź nawet uratować czy przedłużyć gatunek ludzki. Bo przecież później widzimy, że na wysepce na przykład da się normalnie żyć. Tylko oni jeszcze wolą ci porwać człowieka, zamiast się w ogóle przygotować na potwory i wiesz, i chcąc jakoś to wykorzystać tę sytuację, jakby człowiek człowiekowi tutaj jak zwykle, wiesz, no. Wilkiem chyba się mówiło, jak dobrze pamiętam. Mhm. To mnie wkurza, to mnie zawsze wkurza w ludziach, ta ich taka, nawet w takiej sytuacji jak post-apo, oni muszą jeszcze przeciwko sobie wystąpić. I ta dziewczynka, która tutaj zarzuca pętlę, że tak powiem, na szyję, ja myślałem na początku, ej, to jakieś zombie chyba zrobili, już ona już ma takie jakieś oczy przekrwione. Tak. Nie wiem, może worek koksu wciągała wcześniej, ale strasznie odczłowieczeni mi się oni wydali, a ona tak fizycznie jeszcze wyglądała właśnie jak jakieś już zombie. I tutaj mogło to się potoczyć w różne strony. Też ja nie uważam, że tak idealnie, sprytnie by mi się udało wydostać z tego, ale nie wiem jak ten segment tutaj oceniasz właśnie w kontekście może i logiki i tego, co ta grupa właśnie społeczna, nazwijmy, jakieś tutaj odczucia wywołała u ciebie. No miałem, przyznam się szczerze, że miałem tutaj problem z tego względu, że ja bardzo lubię tego typu rozwiązania, bo to są bardzo inteligentne często. Mieliśmy film The Road z Aragornem aktorskim. Uciekł mi teraz aktor z głowy całkowicie. Nie pamiętam też. No właśnie, który jest na podstawie książki Super, właśnie, gdzie człowiek człowiekowi wilkiem to jest post-apo najczęstszy, jeden z najczęstszych tropów, ale najmądrzejszych. To jest taki właśnie Mad Max i tak dalej. I sama ta idea, super. Sam fakt, że oni żyją gdzieś właśnie w dokach, czyli gdzieś tam na wybrzeżu, bo może się nauczyli tego. Może się nauczyli, może nie. Nie wiemy, nie jestem przekonany, ale wiedzą, że tam są bezpieczniejsi, bo te potwory tam na przykład rzadziej przychodzą, bo się boją wody. Super. To, że mają, że nie wiem, polują, okradają ludzi, okej, ale troszeczkę na przykład, jako że minął ponad rok, a nie dużo więcej, to ta dziewczynka to jest wciąż dziecko. I to mnie troszeczkę, czy przez rok jesteś w stanie aż tak zmanipulować człowieka, że będzie takim potworem, bo ona jest potworem bądź co bądź i sugestię mamy taką, że tą dziewczynę porywają i chcą ukraść tą córkę, żeby ją zgwałcić, więc to są naprawdę już potwory, i trochę wydaje się, jakby, w sensie ten element ewolucji i z odczłowieczenia jest strasznie szybki. Dla mnie przynajmniej. I to mnie troszeczkę zabolało, bo ta ich grupka jest jednocześnie dobrze zorganizowana, ma super plany, chyba prawdopodobnie to nie jest jedyna osoba, którą w ten sposób okradli, ale z drugiej strony myślę sobie, kurna, naprawdę nie trafił się nikt, kto powiedział, dobra, wy mi zawieszacie to na szyi, no to umrzecie razem ze mną. I hałasuje, i potwory zabiły kogoś jeszcze? No właśnie tak jak ty powiedziałeś, że ta akcja ratunkowa jest super genialna, troszkę zbyt naciągana. Mamy teoretycznie jedno uzasadnienie jakieś odnośnie taką sugestię, że bohater grany przez Cillian Murphy'ego jest albo wojskowym, albo byłym wojskowym, bo ma w rodzinie wojskowego, w jednym dialogu jest to powiedziane, ale dla mnie jest to trochę wciąż... To jest dla mnie najsłabszy moment troszeczkę w całym filmie, bo tych ludzi, mutantów, tak nazwijmy, trochę nie kupuję, bo zaczyna zadawać pytania, serio, czyli jesteście na wybrzeżu, ale nie pomyśleliście, żeby te stateczki odpłynąć, nie wiem, 100 metrów od brzegu i tam zacumować? Bo wtedy na 100 metrów to żaden potwór nie doskoczy, no to hello, no to... I możecie sobie żyć i potem po prostu podróżujecie do ziemi po jakieś potrzebne rzeczy. No, trochę mnie to zabolało. Może się goście nie spodziewali, ale też, wiesz, mogli chociaż, nie wiem, jedną przy brzegu trzymać, a resztę dalej. Przecież to też nie jest problem. Ale druga rzecz. Mi się wydaje, że to jest kolejny pretekst, żeby, wiesz, wskoczyć do wody, ratując się, żeby pokazać, że potwory nie pływają. Bo to jest dopiero ten etap, gdzie my się dowiadujemy, tak, że oj, woda może być tu jakoś tam zbawienna dla tych ludzi. Stąd też przeskoczyłbym szybko na wysepkę, na którą zaraz dotrą. Dobra, to, że bohaterowie są na wyspie, odnajdują jakby grupę społeczną, tam sobie takie małe społeczeństwo żyje, które jak widać może normalnie i nie odczłowiecza się po roku, tak jak mówiłeś.
i jest jakaś szansa i jakaś nadzieja. I chodzi mi oczywiście tutaj o piękną scenę dryfującej łodzi na wyspę z potworem. Ja się śmiałem, czy on opanował skille prowadzenia łodzi. Oczywiście to zjawisko, wiesz, że dryfuje. Dobra, okej. Okay. No. Tylko akurat w tym momencie, akurat w idealnym kierunku i akurat pod wyspę. No wiadomo, potwór nie wyskoczył, bo nie umie pływać, wiadomo, więc siedział tam sobie, wiesz, sterem kręcił, haha. Oczywiście pół żartem mówię. Więc może, wiesz, tak analizowałem, że o kurde, może oprócz tego, że nie umieją pływać, to za to jednak umieją sterować, wiesz, taki normalnie, żeby Titanica nie mieć przypadkiem kolejnego. I jednak, jak wiem, że to jest realne, to wydaje mi się, że prawdopodobieństwo tego, że on tam dopływa sobie pod tą wysepkę, ten Alon Monster, bo chyba jeden wyskoczył, jak dobrze mówię. No bo to był jeden, który tam... Został na tej łodzi. Tak, i... jak to widzieliśmy, że tam wskoczył, coś takiego. I później, wiesz, ten wybuch, załóżmy, czy coś pchnęło tę łódź. I no dobra, ona tam dryfuje, ale to ona mogła, nie wiem czy akurat w tą stronę by dryfowała, no przecież nikt tego nie wie, mogłaby gdziekolwiek się zatrzymać. A jednak, wiesz, w jedynym miejscu, gdzie są bezpieczni, raptem się okazuje, że wskoczył na wyspę i jest pogrom. I no znowuż jest to, wydaje mi się, kolejny pretekst, żeby zaatakować bezpieczne miejsce, bo inaczej co by tam zrobili? Kawę wypili i wiesz, pogadali, ho ho ho, koniec filmu. To też jest coś, co jest bardzo częste na zasadzie, tu akurat mamy bardzo zombie movie element, czyli nie przypomnę sobie teraz już, której części z tych wszystkich zombie, że właśnie mamy wysepkę i na wysepkę docieramy, tam jeden zombie się przedostaje i przez niego cały plan się, cała wysepka się wyróżnia. To fakt, to jest troszeczkę taka motywacja na siłę, ale przynajmniej dzięki temu dowiadujemy się o wszystkim innym, więc to jest celowo, żebyśmy mieli więcej suspensu. Ale z drugiej strony obawiałbym się, że jeżeli tego byśmy nie zawiązali, gdyby Krasiński myślał jak producenci, to prawdopodobnie dopłynięcie na wyspę byłoby na przykład końcem drugiej części, a trzecia już by była dopiero gdy już tam dopłynęliśmy i na przykład wychodzi, że jest ten potwór, albo na przykład, że potwór wychodzi z zamku, znaczy zamku, ze statku, to byłby koniec filmu, prawda? I w tym momencie... Tylko by metrażu zabrakło po prostu. Tak, tak, tak. Bo tam jeszcze było... dobre chyba z 40 czy 30 minut do końca, więc... No ale to producentom by to nie przeszkadzało, to dorobilibyśmy więcej scen z tymi ludźmi na wybrzeżu, powiedzmy, że dziewczyna byłaby porwana, coś tam. To żaden problem zrobić z filmu dłuższy film, tylko że tutaj właśnie Krasiński chciał upchnąć jak najwięcej tej fabuły. Zgadzam się, że to jest takie... To dryfowanie wydaje się dziwne. Z drugiej strony można zastanowić się, czy naprawdę żaden nic nie dodryfowało, albo inaczej, czy ci ludzie nie wpadli na pomysł, okej, to może będziemy codziennie mieć kogoś, kto obserwuje wybrzeże, żeby wiedzieć, coś nie leci do nas, no nie? Może na przykład będziemy potrzebowali strzelać, albo wiesz, jakkolwiek się zabezpieczyć przed takim wypadkiem. A tu przez rok nie wpadli na to. No nie jest to najmądrzejsze z ich strony, ale znowu ja i tak to wybaczam, to jest ciekawe. Ja i tak to wybaczam, bo bardzo mi się podoba ten element ludzi, którzy już czują, że są bezpieczni i wpada jeden i rozpierdziela wszystko. Wszystko im rozpierdziela. Tak, to właśnie też mnie zastanawiało, to tak starałem się bez kontekstu gdzieś tam zarysować w recenzji, że faktycznie przez tyle czasu nikt się tam inny nie dostał, wiesz, dopiero jeden dryfujący, powiedzmy sobie, potwór z kosmosu, a wiesz, nikt inny tam zły się nie dostał, tam mają tylko dobrych, nie wiem, może mieli jakieś, wiesz, wieże i tam stali z kałachem i odstrzeliwali, ale no... Nie widziałem w każdym razie takich atrakcji. Oni tak sobie, wiesz, żyli, utopia już totalna była i było milutko. I pokrzyżowane tutaj są te plany. Więc ukradkiem zbliżamy się do finału, chcąc, nie chcąc. I co ja tutaj sobie zanotowałem, już podglądam, żeby być w miarę chronologicznym. Dobra, czyli generalnie chodziło mi o te dwa przeplatające się główne wątki ze sobą w finale. Bo też jeden... bardzo mocno wpływa na drugi i znowu to jest tylko i wyłącznie pod suspens, znowu to jest pretekst, bo jaka jest realna szansa, że akurat, wiesz, jeżeli na przykład Emily Blunt z synem ma jakąś taką już akcję podbramkową dosłownie, że mogą zaraz zginąć, jaka jest szansa, że akurat dosłownie w tym momencie ratują ich postacie z drugiego wątku, te linie tak się nakładają w tak, to jest znowu perfect timing. Ale to jest cudowne, no. Tak, to fabularnie działa świetnie, jeżeli chodzi o zgranie w ogóle tego jako sceny, jako właśnie napięcia i tak dalej, i tak dalej. Gdyby to było osobno prowadzone, filmowo byłoby to lekko bez sensu. Znowuż logicznie
To jest troszeczkę mniej, ale przecież to też jest film, to jest film o potworach, to jest jakaś sfera science fiction, więc ciężko mi to traktować tak jakbym, nie wiem, wyszedł do Żabki po browara czy po hot doga, tylko mam inną skalę totalnie w głowie. Stąd też, ja też tak jak ty wybaczam i to właśnie co tam mi ktoś zarzucał, że ja przez to, wiesz, oceniam pozytywnie, jak ja mogę w ogóle do głagu mnie, nie? No tak miałem, więc nie wiem, jak oceniasz finał, czy był to najlepszy segment, nie wiem, średni? To chyba jest najlepszy segment całego filmu, właśnie dlatego, bo on daje nam taką ogromną satysfakcję dojrzewania zarówno syna, jak i córki. Córka to w ogóle, przecież Jezus Maria, jakie ona ma jaja, żeby na końcu zmierzyć się z tym potworem i przełamać ten strach. Bo tak naprawdę dla mnie najlepsza rzecz, najlepszy jest moment, kiedy ona, gdy już to zostało włączone, gdy czuje tą taką zwycięstwo, ona bierze ten jakiś drągal i powolutku podchodzi do potwora z taką pewnością siebie i po prostu rozwala mu łeb. To jest tak cudownie, plus montaż tutaj, bo to jest ciągle skaczemy, prawda? Jest on, ona, on, ona. To się nie musiało dziać w tym samym momencie. Oczywiście, że to się nie musiało dziać. To filmowo się dzieje w tym samym momencie. To mogło być tak, że ona zabiła kilka minut później, kilka minut wcześniej, wiecie o co chodzi. Więc tylko, że dla nas, jako widzów, to jest ten sam moment, bo inaczej to nie ma tego efektu. Ja uważam, że taka umiejętność tej Parelli i to, że widzimy, że mama siedzi z otwartym dziobem, że Cillian Murphy gapi się tak, o kurwa, wow, to jest ten efekt jeszcze bardziej, że po pierwsze mamy, że dorośli, że to dzieci są tą nadzieją, że to one miały więcej jaj i tak dalej, co jest takim elementem dla horroru bardzo często, że to pokolenie już umrze, dopiero następne sobie poradzi. Czy to są zombie, czy to są jakieś kosmiczna inwazja i tak dalej. Dla mnie super, bo z reguły jak spojrzysz na lata 80. i tak dalej, na horrory, to bardzo często ci, którzy ratują, to są stary wyga, który był tam ostatnim szeryfem na mieście i tak dalej. A tu dokładna odwrotność, dlatego to jest dla mnie najlepsze, bo najbardziej odświeżające, jeżeli chodzi o gatunek horrorowy. Czy jakby nie patrzeć, dzieciaki są tutaj tą siłą napędową, mamy, można powiedzieć, już w genach po Krasińskim, szczególnie właśnie tutaj jego córka, no niezłe Rambo, z niej wyrośnie, czy już wyrasta powoli. Jeżeli faktycznie trójka byłaby sequelem, to podejrzewam, że może ona zbawi świat, kto wie. Ja troszeczkę tak to widzę, bo ja już w głowie sobie zastanawiałem się, co tutaj zrobić. Ja nie wierzę, że przez ten rok nikomu się nic nie udało. W sensie jestem przekonany, że gdzieś już ktoś wie, jak to robić, tylko nie udało mu się skomunikować, więc byłoby to prawdopodobnie rozszerzenie, szukanie jak największej ilości elektryczności, po prostu napierdzielanie w nich i takie troszeczkę tak jak w World War Z było, że nagle ludzie zaczęli odpychać. I ja troszeczkę w ten sposób to widzę i dlatego będzie to dla mnie, jeżeli pójdą w tę stronę, trochę nudne. Trochę nudne, bo chyba bo nam oczywiste nie sprawia poniekąd. Tak. I chyba nam nie sprawia aż takiej radości to zwycięstwo teraz, już po dwóch filmach, które są takie klaustrofobiczne, jak nagle dostaniemy armię, która czyści świat z zombie. Będzie klisza straszna, mi się wydaje. Naprawdę, ale ja już bym nie chciał tych bohaterów, jeżeli mam być szczery. Ja już bym... Zostawmy ich. Oni się już napracowali. Zostawmy ich. A z drugiej strony wtedy dziewczynka by zbawiła świat, co też nie będzie jakimś odkryciem, wydaje mi się. No. Więc pytanie, czy tu znowu jest jakiś złoty środek? Chyba nie do końca. Wiesz co, ja nie widzę tego tak, że armia jakaś przyleci i wojsko i tak dalej. Zresztą, no nie wiem, atomówek nie będą rzucać, bo te potwory są wszędzie, to wszystko by musieli rozwalić. Nie wiem, może stąd te, wiesz, jakieś polemiki na temat spin-offa, ale ja naprawdę nie wiem, gdzie go umiejscowić w czasie, że tak powiem, i o czym. Bo jeżeli będzie to czysty sequel, może z jakimś elementem znowu prequela jednym, i wiesz, żeby nie przesadzić z multiwątkowością, że tak powiem też, żeby nie było za dużo, że wiesz, znajdują 10 grup, które zaczynają razem później się spikać i walczyć, jak znajdą ewentualnie jedną, dwie, okej, no na pewno, ja też wierzę, że ktoś tam gdzieś już jest, że jest szansa nawiązania kontaktu i że nie jest to na tym, wiesz, ten skrawek planety i tylko tam ktoś żyje. To jest mało chyba realne, bo nie wiem, nawet nie, może ktoś w bunkrze siedzi i ma, wiesz, kilogram tam, tysiące kilogramów jedzenia na najbliższe 10 lat w proszku i ogarną temat, więc ja nie wiem, jak to widzę, ale też ja nie jestem scenarzystą, producentem ani wytwórnią, więc to nie mój problem. Ja chcę dostać dobrą, mam nadzieję, domykającą trylogię część i w 2023 dopiero ma być, także poczekamy sobie kolejne 2 lata.
Nie wiem, czekasz jakoś mocno, czy raczej tak bardziej obojętnie już? Ja na drugą część nie czekałem, jeżeli mam być szczery, bo bałem się właśnie tego, że będzie powtórka, ale nudna, więc podoba mi się, w sensie bardzo mi się ucieszyło umiejętność wykorzystania dzieciaków. W trójce, jeżeli byłoby coś ciekawego ewentualnie, no to ludzie versus ludzie. W sensie świat się bardzo zmienił przez ten rok, czy przez półtora roku. I jeżeli i może bym rozwinął ten wątek tych właśnie, tak jak tych grupek, które nauczyły się tu żyć i są antyspołeczne, tak jak sam powiedziałeś, tych, którzy są człowiek człowiekowi wilkiem. To mogło być dla mnie najciekawsze, że nagle są grupy, które nie chcą wcale naprawienia świata. One na przykład zdominowały jakieś miasteczko, w tym miasteczku mają kontrolę pełną, może już nawet wiedzą o tym i mają wiedzą jak zabijać te potwory, ale nie chcą się z tym z nikim kompletnie podzielić, bo oni mają swój świat. Trochę Mad Maxowo, no nie? Na zasadzie Mad Max Fury Road. To jest nasz świat, nasza woda, my się tym nie dzielimy. I co teraz zrobić, kiedy celem naszym jest akurat wyswobodzić całą Amerykę, cały świat? Tutaj dla mnie jest potencjał, ale nie wiem, czy to jest ten sam rodzaj filmu, no nie? To jest troszeczkę inny gatunek. I właśnie dlatego szczerze będę prawdopodobnie wyłączył mózg i będę starał się nie myśleć i nie czytać, chociaż pewnie i tak się nie powstrzymam i będę czytał nowinki. Ale będę starał się nie myśleć i nie czytać, bo będę się tylko pewnie zawodził i wkurzał, że a teraz przyszedł taki reżyser, albo a teraz taki scenarzysta słaby, albo coś w tym rodzaju. Też widzę ten potencjał i obawiam się, że bo to nie jest tak, że nic nie wymyślą. Właśnie ja w drugą stronę myślę, że pomysłów może być za dużo i ciężko będzie wybrać ten jeden, który raz, że zadziała dobrze filmowo, dwa, że usatysfakcjonuje przynajmniej fanów, a jeszcze może szerszą grupę, która nie wiem, nie lubiła cudem dwójki, pójdzie na trójkę i powiedzą ło, kurde. I też jak na to wpłynie ten nowy reżyser. Także mieliśmy się pokłócić na temat tego filmu. Bardzo dobrze nam to wyszło, uważam. Powiedzieliśmy totalnie wszystko to samo. Ty dopowiedziałeś, ja dopowiedziałem, każdy się uzupełnił. Tak jak tutaj montażowo bardzo dobrze się to uzupełnia, też uważam, że ta sfera techniczna właśnie jakby... Ta warstwa wizualno, taka ta oprawa, wizualno powiedzmy, nie wiem czy artystyczna, ale umiejętność skrupulatna, taka połączenia tego w jedną spójną jednak mimo wszystko mimo głupot całość pozostawia mnie z tym wrażeniem pozytywnym, na pewno z niedosytem, bo o ile jest to zabieg ten sam co w jedynce, że urywamy w środku akcji, to jednak tam te potwory się dopiero zbiegały, nie? Tutaj one już jakby zostają te, przynajmniej które się w najbliższym otoczeniu znajdują, zabite, więc oni zostają jedynie, jakby jednocześnie i w środku akcji, bo w środku dalej świata, a jednocześnie nie, no bo pokonali, więc też ten niedosyt chyba może być jeszcze większy niż po jedynce. Ja tak troszeczkę mam, że jednak poziom niedosytu jeszcze troszkę chyba większy, ale też... chyba bym wolał, żeby się na jedynce skończyło, ale mówię chyba, bo to zależy właśnie... Wiesz, jak to poprowadzi i sequele i tak dalej, ale dużo horrorów się tak kończyło, no jak to sobie przypominam, no to jest masa rzeczy, które zawsze gdzieś tam mają ten smaczek, nawet ten głupi o aligatorze, co gadaliśmy przecież, też tak. Na końcu musiał być, wiesz, jakiś, że o kurde, to nie jest koniec, ale no już się nie dowiemy, no, ale w tym przypadku się dowiedzieliśmy, bo powstało cztery inne części i tutaj to samo. Także to jest właśnie taki film, który nie ma złotego środka, mi się wydaje, i też ciężko się wypowiadać na zasadzie zero-jedynkowej. Jest dużo ale, mam wrażenie, dużo takich właśnie temat do polemiki, dlatego też wydaje mi się, że udało się uzasadnić nasze oceny mimo wszystko, mimo niektórych komentarzy, które czytałem. A propos... Musimy jeszcze jeden, to zanim zakończymy, na pewno musimy jeszcze jeden argument stwierdzenia, sam powiedziałeś. No właśnie, dokładnie teraz chciałem to, tak. Właśnie, bo a propos pierdzenia, że o, przecież podczas snu ludzie pierdzą, to by potwory ich zabiły, to ja doczytałem się jeszcze jednego. Ktoś napisał, że przecież nam bije serce i słychać jak nam bije serce. I myślę sobie w pierwszym momencie, okej, ale przecież ja nawet jak zdejmę tą słuchawkę, ja nie słyszę jak mi bije serce. I ten potwór, oczywiście one mają super wytężony słuch i jakby stał blisko nas, to wiesz, czy nie reagowałby na oddech, na bicie serca? Ja nie wiem w sumie dokładnie, ale to jakby reagował, to fakt by był taki, że tego filmu by w ogóle nie było. Bo wszystkich by od razu zabiły, znokautowały i tak dalej. Więc to jest mniej więcej ten argument na, o pokroju pierdzenia, chyba mi się wydaje, że to jest już doszukiwanie się takich o, detali, wiesz, szczególików, które w każdym filmie chyba można by było coś ale takiego znaleźć, co rozwali ten świat od środka. Ale też ignorowanie całej reszty, bo to jest takie sugerowanie, że te potwory rzucają się na każdy dźwięk, ale widzimy, że tak nie jest.
że ignorują dźwięki ptaków, że ignorują dźwięki świerszczy, że ignorują i pierdzenie. Dźwięki... No prawdopodobnie też, no w zasadzie jest prawdopodobnie pierdyliard różnych dźwięków. One muszą mieć coś takiego, umiejętność, dostajesz 1000 dźwięków i koncentrujesz się na 30, 40, na tych, które są najgłośniejsze, na tych, które się powtarzają, jak zauważyliśmy, szkło, technika, dźwięk silnika to było coś. I to są rzeczy, które są prawdopodobnie, w pewnym sensie te potwory jakimś na to wyczulone, czyli ta natura jest czymś normalnym. Zauważmy, że nawet ten dzieciak pierwszy, który ginie w pierwszej części, on ginie dlatego, ponieważ ten dźwięk jest nienaturalny w pewnym sensie. Bo to jest dźwięk samolocie, rakiety kosmicznej. Mhm. A przecież jak jego ojciec biegnie, no to on biegnie i też mocno stąpa. To nie jest pewnie delikatne stąpanie. No nie. I potwór nie reaguje na to, bo to może jest też bardziej naturalne. To jest coś takiego troszeczkę jak z tym, że patrzysz przed siebie, widzisz dużo więcej niż zauważasz. To jest dokładnie to samo odnośnie naszego wzroku. Nasz wzrok jest w stanie złapać tutaj chyba 170 czy więcej nawet, ale my tego nie widzimy tak naprawdę. Nasz mózg zarejestruje ileś tam rzeczy. I to działa to samo w drugą stronę z tymi potworami, więc dla mnie to było jedna z takich... Ten film ma dużo więcej problemów, które faktycznie można zauważyć i zresztą moim zdaniem zauważyliśmy, niż pierdzenie. Tak, ciężko mi się nie zgodzić nawet. Także trochę jesteśmy do nich podobni. Też mają swoje wzory, swoje schematy, swoje zachowania, które jakoś się tam mimo wszystko ograniczają, mimo że są, wiesz, super pancerne, silne, mają armora 500 jak w TB i tak dalej, ale... Nie znamy, mówię, więcej szczegółów, możemy obserwować i się domyślać. To by było nawet ciekawe, jakby gdzieś tam sequel powiedział właśnie, wiesz, że na to reagują bardziej, na to mniej. Z drugiej strony, czy my tego potrzebujemy, jeżeli my to obserwujemy? Zależy kto jak obserwuje, nie? Ktoś zauważy, ktoś nie. Ale jakieś tam ja bym jeszcze smaczki chętnie się dowiedział, jakiś może ten... Nie wiem, jak do tego originu podejść, no bo mówię, nikt nie poleci z tą kamerą w kosmos, bo to tutaj trochę wyskoczy z konwencji. Nie wiem, ja czekam, jak się dowiem, to wam powiem, być może z Julianem, a być może, nie wiem, z 5 jeszcze osobami zrobimy podcast w 10 i będziemy patrzeć, dla kogo jest ważne pierdzenie, a dla kogo jest ważne, nie wiem, to, że dziewczynka podejmuje mało racjonalne, zdawałoby się, decyzje, więc co przyniesie przyszłość, zobaczymy. Czy jeszcze byś chciał coś na podsumowanie dodać? Nie, ja sobie miałem specjalnie otwartą stronę z moimi notatkami, pozamykałem już ją minutę czy dwie minuty temu, więc tak z mojej strony ja już mam postawić tak... Umywam ręce, uważam, że dobra. Nawet jeżeli nie zgadzacie się z nami, to mogę powiedzieć, nie macie racji. Moja racja najmojsza, dziękuję. Tak, moje notatki się skończyły jakieś 20 minut temu. Miałem po prostu napisane finał, żeby przypadkiem nie zapomnieć, że ten film się skończył. Tak jakby, bo on się w sumie nie skończył. Tak. Także z naszej strony to by było tyle, jeżeli chodzi o kwestie spoilerowe. Oczywiście na dole w komentarzach możecie sobie spoilerować ile chcecie, to jest materiał full spoilerowy, nie trzeba oznaczać, uprzedzać. Jeżeli ktoś tu wchodzi, to wydaje mi się z pełną świadomością. Oczywiście zapraszamy serdecznie na Brody z Kosmosu. Link jest w opisie, również do podcastu, który się tam znajduje, zarówno i do kanału. Także dyskusja, mi się wydaje, nadal jest otwarta w komentarzach. Będę starał się odpowiadać, jeżeli będą mi łaskawie powiadomienia czasem wyskakiwały, że coś się dzieje, to... Polemizujmy w kulturalny sposób, ja zawsze o to apeluję, bo troszeczkę, przyznam szczerze, mnie wkurzają komentarze na zasadzie, że my sobie gadamy tu godzinę, a ktoś wejdzie, napisze i ale wy pierdolicie, nie? I tak ale do czego to się odnosi? Wszystko, co powiedzieliśmy, było nieprawdą, tak. Nie? Żyjemy w Matrixie tak naprawdę i koniec. No i to troszeczkę czasami, może nie wyprowadzę z równowagi, ale wtedy mówię sobie, ej, zmarnowałem tę godzinę życia po prostu. Mówię, a to niczego nie wnosi do świata. Ale dobra, nasz świat jest trochę, mimo jakby jego kondycji mi się wydaje, łatwiejszym do zmiany niż ten, w którym się znaleźli nasi bohaterowie mimo wszystko, więc damy radę. Także od nas to tyle, dziękujemy za uwagę, za wysłuchanie, nie mam pojęcia ile trwa ten podcast, w każdym razie był to... 50 minut nam dobija prawie. Okej, trzeci odcinek Fearcastu, bo tak to finalnie zostało nazwane, także widzimy się w kolejnych, trochę będzie z gościem, który będzie na stałe, czyli z Marcinowe recenzje, troszeczkę... Jeszcze gości innych też będzie, bo już mam w planach. Na razie, tak jak ty też, tak z góry od razu nie zdradzam wszystkiego, więc zobaczymy. A czy my się jeszcze ponownie spotkamy, to zależy od tego, jak życie się potoczy. Ja jestem oczywiście otwarty jak najbardziej, więc napiszcie, czy chcecie zobaczyć jeszcze ten duet. I w ogóle, jak przetrwaliście do końca, to napiszcie w komentarzu John Krasiński, wracaj. To jak najbardziej. Hashtag John Krasiński wraca zdecydowanie. To jest mój apel. Może wrócić i aktorsko, nie wiem jak, bo to musiałby być prequel, ale niech wraca w retrospekcji, niech wraca do reżyserii, do scenariusza, bo
Nie chcę innego twórcy na tym stołku jakoś za specjalnie. Nie przekonuje mnie to po prostu. Także od nas to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych podcastach, odcinkach. Monster z wami, hashtag John Krasiński, wracaj. Strzała. Trzymajcie się, hej. Tak.